wzmocnia Polski, Polaków, polskości, polskiego produktu za granicą, za pomocą takiego rejsu, śladami wielkich Polaków, jest po prostu świetnym pomysłem. Mamy oficjalny patron wicepremiera Janusza Piechocińskiego, a zatem patronat Ministerstwa Gospodarki. Mamy ścisłą współpracę z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Mamy patronat Agencji Rynku Rolnego. Naszym partnerem jest Rzeczpospolita. Prowadzimy rozmowy z Radiową Trójką. Zadbamy naprawdę bardzo poważnie o to, aby ten rejs w mediach polskich miał znamienitą oprawę, ale również o czym wspomniał Jerzy. Chcemy zadbać o to, aby o tych naszych spotkaniach w portach, o tej promocji polskości było głośno również w mediach zagranicznych. Ten rejs dookoła świata, 75 tysięcy mil morskich jest do przepłynięcia, więc to troszkę potrwa, 3 lata. To będzie rejs etapowy. Przez ten rejs przewinie się ponad 2000 żeglarzy Polaków. Pod polską banderą 3 łódki, 360 portów na całym świecie. W wielu tych portach, proszę Państwa, taki jest pomysł tego rejsu. W wielu tych portach, we współpracy zresztą z władzami lokalnymi, przy współpracy oczywiście ambasad polskich w danym regionie, będziemy organizować wielkie spotkania, wielkie festyny polskości. Ładnie to nawet brzmi, festyn polskości, pokazując i polską sztukę poprzez wystawy, i polskich twórców poprzez koncerty tam organizowane, i polski produkt eksportowy, i polską żywność wreszcie, stąd miła nam współpraca z Agencją Rynku Rolnego. Chcemy organizować wielkie festiwale polskiego jedzenia, zapraszając żeglarzy, zapraszając mieszkańców wielu, wielu miast portowych. To jest ogromne przedsięwzięcie. Ja przyznam, że troszkę się opierałem na początku, bo widziałem ogrom tego zdarzenia. To jest jakiś multum pracy organizacyjnej, pracy żeglarskiej. Przy czym, jak sobie tak pomyślałem o tym projekcie, to najmniej boję się tego żeglowania, a najbardziej właśnie spraw związanych z organizacją całego rejsu, logistyką i tymi wielkimi przedsięwzięciami, festynami, które będziemy organizować, jak powiedziałem, w wielu miastach portowych. Tego typu przedsięwzięcie mogłoby być nie lada gratką promocyjną dla całej grupy polskich firm, żeby się pokazać. Czy w tym zakresie liczycie na jakieś wsparcie? Oj tak, no bez tego wsparcia nie ruszymy. Bez tego wsparcia nie ruszymy, dlatego ja tak bardzo się cieszę na współpracę z Agencją Rynku Rolnego, która zapewne umożliwi nam kontakt, już zresztą prowadzimy takie rozmowy, ze związkami branżowymi wytwórców w Polsce. Tych związków, jak być może Państwo wiedzą, jest bardzo, bardzo dużo. To są po prostu prywatne firmy, które działają na polskim rynku i które w dużej mierze w tej chwili eksportują. Jak Państwo wiedzą, rośnie nam eksport. Dla gmin i samorządów, gdzie w konkursach będziemy wyłaniali przedstawicieli tychże, każda gmina będzie mogła w zasadzie wystawić kilku swoich reprezentantów, którzy mogą uczestniczyć w rejsie, zabiorą ze sobą materiały promujące gminę i to zarówno to, co jest bardzo istotne, to są tereny pod inwestycje, ale również przecież turystyka jest znakomitym towarem, którym się na świecie handluje. Przewidujemy jakąś tam część, około 25% dla tak zwanych paying guests, czyli będą sobie mogli ludzie wykupić uczestnictwo w rejsie. Reszta, czyli ci wybrani z konkursów, w naszym budżecie będą uczestniczyć za darmo, czyli fundacja będzie pokrywała koszty zarówno transferu, czy przelotu z Polski do miejsca zaokrętowania i z powrotem. I mamy prace, które są przykładem prac, które prawdopodobnie będą pokazywane na tych wielkich festynach. Tych festynów będzie około 80 na całym świecie, czyli to jest dosyć duża liczba. Nasz projekt jest zorganizowany tak, że mamy część żeglarską, która idzie, że tak powiem, swoim rytmem. Natomiast druga część to jest ta część eventowa i ona będzie organizowana z lądu, czyli to nie oznacza, że obrazy będą z nami pływały na łódkach i będą wystawiane gdzieś tam w porcie, tylko dolecą do miejsca i tam specjalna ekipa po prostu przygotuje wystawy. Te obrazy, czy też znaczna część prac, które z nami pojadą, będą też wyłonione
w konkursach, które rozpoczną się w przyszłym roku. Będziemy promowali przede wszystkim młodych twórców i rzeczywiście mamy olbrzymie grono zdolnych ludzi. No za całą tą część kulturalną odpowiada siedzący tutaj oficer organizacyjny. Oficer organizacyjny, tak jest. Piotr Nagłowski. Piotr Nagłowski za tą część związaną przede wszystkim ze sztuką, z malarstwem, rzeźbą jest piękna dama Magda Woźniak, właścicielka i szefowa Art Imperium, która znakomicie sobie radzi na tym polu. Już wiele lat pracuje. No, oczywiście tak samo będą dobierani muzycy, bo bez polskiej muzyki też trudno sobie to wyobrazić. Chcemy robić w niektórych miejscach pokazy mody, bo mamy przez znakomitych designerów młodych, zwłaszcza, którzy są znani na świecie. Żeglowanie i to, że będziemy płynęli dookoła świata, jest swojego rodzaju pretekstem. To, że płyniemy szlakiem wielkich Polaków, jest też pretekstem na to, żeby nam otworzyli drzwi w tych państwach, do których dopłyniemy, bo mamy jakiś tam wspólny temat, od którego możemy zacząć ze sobą rozmawiać. A głównym celem jest promowanie Polski. Promowanie Polski za granicą i w taki sposób, który doda nam prestiżu i pokaże, że rzeczywiście jesteśmy obywatelami świata.